Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu ogólnym na pierwszy kwartał bieżącego 2024 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady, sprawy zawodowo-finansowe oraz miłość, uczucia, rodzina. Przed każdym z rozkładów wylosuję Wam jedną kartę patronkę. No i oczywiście po rozkładach jedna karta z serii Przesłanie anielskie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to normalna sytuacja, każdy z Was ma inne życie, inną jego historię, więc wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, to zaczynamy. Wszystkie talie potasowałam przy Was, teraz tylko je przełożę. O, poprzekładam sobie karty. I zaczniemy od spraw zawodowo-finansowych. Najpierw poprzez przełożenie karta patronka. Energia jakiej karty będzie Was wspierać? Dziesięć buław. Wytrzymaj jeszcze trochę, strzelcu, wytrzymaj jeszcze trochę, cel jest na wyciągnięcie ręki. Pomału zaczniesz się odgruzowywać z jakichś spraw, które Cię przytłaczają. Zadbaj o wypoczynek, zacznij sobie jakoś planować pracę, żeby się nie obciążać, nie przemęczać, zwłaszcza kręgosłup, osoby, które pracują w cały czas w pozycji siedzącej bądź stojącej, no tutaj musicie troszeczkę więcej odpoczywać, zwrócić uwagę na swoją kondycję. Natomiast ogólnie dużo będzie pracy i ambitne strzelce naprawdę mogą teraz odnieść sukces. Momentami będą jakieś nadgodziny, jakieś dodatkowe funkcje do wykonania, ale to przełoży się na monetyzację, więc tutaj no... Ten wysiłek, który teraz zainwestujesz, który teraz poniesiesz, na pewno Ci się, strzelcu, opłaci. Jest to też dobra wiadomość dla osób, które są w trudnej sytuacji finansowej, mają problem ze znalezieniem pracy. Jeszcze troszeczkę wytrzymaj, jeszcze troszeczkę poczekaj, być może ta właściwa, na którą czekasz, gdzieś tam się manifestuje. Wszystko musi się tak zbiec w czasie, żeby właśnie ta oferta trafiła do Ciebie, więc lada moment. Być może z tej trudnej, kryzysowej sytuacji wyjdziesz. Zobaczymy teraz, co nam pokażą karty na poszczególne miesiące. Pamiętajcie, to są takie ogólne energie i tak co miesiąc robię Wam ogólne czytania, więc tu jest tylko taki zarys, co może, a nie musi się wydarzyć. No dobrze, to w styczniu. O czym sobie w styczniu strzelec zapomina, czym już nie zawraca sobie głowy? I 10 buław, czyli zobaczcie, no jakieś tutaj zmagania, trudności, ten cel, na który ciężko pracowaliście, lada moment będzie. Będzie na wyciągnięcie ręki. Na czym, na kim macie się skupić, na czym skoncentrować? 10 mieczy. Odpoczynek bym tutaj radziła, z jaką energią wchodzicie w miesiąc luty. Królowa kielichów. Bardzo dobrze. Co przemija w lutym? Sześć buław. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować? Pięć buław. I z jaką energią wchodzicie w miesiąc marzec? 10 denarów. I co przemija w marcu? Paść buław, księżniczkę buław. Na kim, na czym macie się skupić, skoncentrować? Księżniczka denarów, czyli paść denarów. I moi drodzy, energia, z jaką wchodzicie w miesiąc kwiecień.
już zobaczycie dziewiątka denarów, więc już najcięższy okres za Wami, moi kochane strzelce. Teraz będzie coraz lepiej. Tylko musicie troszeczkę ze swoimi słabościami powalczyć, żeby Wam się po prostu chciało, bo momentami Wam już może się nie chcieć. Dobrze, trudny okres, jakieś obowiązki, nawał pracy, trudności ze znalezieniem pracy za Wami. Na czym macie się teraz skupić? Na odpoczynku mentalnym. Nie myśleć już o jakichś trudnych sprawach, odpuścić sobie to, co najgorsze za Wami. Już wschodzi słoneczko w Waszym życiu. Czyli przychodzi świetna praca, dobre relacje zawodowe, świetne pomysły, pieniążki. O. Dopowiem sobie tą kartę. Ale wydaje mi się, że wreszcie będziecie mogli ruszyć tutaj z jakimś pomysłem, czy to na własny biznes, czy nowa praca. Natomiast tam, gdzie jest źle, gdzie Was wykorzystywano, nie płacono, być może niektóre strzelce zostawiają to i idą w zupełnie innym kierunku. Pracy, którą lubią, spełniania swoich marzeń, ambicji zawodowych. No dobrze, ta dziesiątka mieczy. O co tutaj chodzi? Rycerz kielichów. No właśnie, zostaw smutki, zostaw żale. Nie wchodź już w to. Czekaj na wiadomości pozytywne. Tutaj macie wsparcie też jakiegoś skorpiona, raka bądź rybki. No, jakaś propozycja ciekawej oferty krąży dookoła, więc tutaj w styczniu prawdopodobnie strzelce, te, które nie miały pracy, podejmą współpracę, natomiast te, które intuicyjnie czuły, że muszą coś zmienić, zwłaszcza jeżeli chodzi o własną firmę, własne doświadczenie zawodowe, profesje, tutaj też jakby no podnosicie się po jakimś upadku, otrzepujecie z kurzu, z piasku i myślicie, co dalej, tak? Karty mówią, nie przeżywaj emocjonalnie wszystkiego, nie bierz wszystkiego do siebie, miej dystans do pewnych spraw, miej odwagę prosić o pomoc, no i przede wszystkim zacznij działać, zacznij tej pracy poszukiwać, albo właśnie, no tutaj rozwijać się w swojej firmie, zacznij robić to, co kochasz, to, co lubisz, w czym się dobrze czujesz. Z tą energią królowej kielichów, czyli właściwej decyzji, spokoju, bycia na właściwej ścieżce, różnych inspiracji, dobrych tutaj jakichś negocjacji, zawarcia być może nowych tutaj jakichś umów, wchodzicie sobie w miesiąc lut. Szóstka buław, czyli poradzenie sobie ze wszystkim, jest już za Wami. Postawiliście na swoim, wygraliście. Być może tutaj dostaliście pracę. No i co? Teraz po prostu piątka buław. Zmotywować się do działania. Pokazać, że jestem lepszy. Nie bać się konkurencji. Wywalczyć sobie może pozycję. Zawalczyć jakieś stanowisko. I karta pustelnika. Tutaj też niektóre strzelce, które bronią, starają się tutaj zakończyć sesję. Być może myślą o tym, żeby zmienić studia. No jeżeli Wam jest niedobrze tam, gdzie jesteście, zawsze możecie zmienić kierunek. Nie bójcie się ilością miejsc. Na pewno miejsce zdanie się dla Was. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, starajcie się dobrze podjąć decyzję. Ktoś może Wam tutaj też narzucać, proponować, robić mętlik w głowie. Nie, to Wy musicie wiedzieć, czego Wy chcecie. Bądźcie też ostrożni i zdystansowani, jeżeli chodzi o jakieś konflikty. Natomiast, no, pustelnik wie, co robi, ma wiedzę, szuka rozwiązań i wydaje mi się, że tutaj po jakiejś pauzie znowuż wychodzicie jakby na światło dzienne. Czyli być może chodzi tutaj o strzelce, które prowadzą swoją działalność, jakąś branżę, biznes. Jakaś była przerwa, jakaś była pauza, a teraz znowuż chcecie wyjść na rynek, więc jest to mądra decyzja. Niektóre strzelce wahają się, czy przejść na emeryturę, czy nie, czy jeszcze sobie, będąc na emeryturze, rencie dorabiać,
na przykład chałupniczo. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No i niektóre tutaj strzelce zabiegają o pracę, jeżeli chodzi o dom opieki, praca w szpitalu, praca z dziećmi, praca jako opiekun, praca jako pielęgniarz, pielęgniarka, no tutaj z osobami starszymi być może uda Wam się złapać tą posadę. Z 10 denarów wchodzicie w miesiąc marzec, więc widać, że macie pieniądze. Tutaj być może zatrudniła Was jakaś firma rodzinna, być może pracujecie właśnie w jakimś domu opieki, szkoła, przedszkole, branża związana z hotelarstwem. No jakakolwiek tutaj branża, którą sobie wybraliście, na pewno sytuacja Waszej rodziny, Wasza sytuacja finansowa bardzo, bardzo się poprawi. Może być też tak, że ktoś z rodziny Wam tutaj pomoże jakąś pracę zorganizować. Te strzelce, które zdecydują się na pracę w domu, tutaj odniosą sukces. I to jest praca może przy komputerze, może być to praca też związana z jakimiś dokumentami, praca wieczorami. Więc nie wiem, może prowadzicie jakieś live'y, może prowadzicie jakieś blogi. Paść buław, czyli to, co było najważniejsze. Zacząć działać, ruszyć z jakimś projektem, przejąć inicjatywę, to już jest za Wami. Na czym się skupiacie? Paść denarów. Może być to praca z dziećmi, może być to nowy jakiś projekt, nowa praca, kursy, szkolenia, które prowadzicie, być może online, też taka może być tutaj sytuacja. No ogromne widzę zaangażowanie i już pierwsze pieniądze, takie konkretne w marcu. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Z 9 denarów wchodzicie sobie w miesiąc kwiecień. 9 denarów jest to już szansa zarobienia bardzo dobrych pieniędzy. Można powiedzieć, dostatek materialny, na wszystko Was stać. Możecie sobie kupić coś fajnego, zainwestować w siebie, zainwestować w mieszkanie, w rozwój firmy. Duże pieniądze, które zarabiacie. No i tutaj uzyskanie jakiegoś certyfikatu, macie jakieś kwalifikacje. Te strzelce, które chciały ukończyć jakieś szkolenia, kursy, no można powiedzieć, że jesteście fachowcami, macie dokument w ręku, macie też talent ogromny i będziecie się w tej branży rozwijać. Więc tutaj, kochani, jeszcze troszeczkę wytrzymajcie. Praktycznie od lutego rusza się coś, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli nie macie tej pracy, tą pracę znajdziecie. Jeżeli macie pracę, znaczna sytuacja, znaczna poprawa sytuacji, przepraszam. Jeżeli rozkręcacie swój własny biznes, wracacie jakby z powrotem do tematu, który być może kiedyś przerabialiście, tutaj pomalutku, stopniowo widzę, że zaczynacie zarabiać, zaczynacie inwestować w swoją branżę, w swoją firmę i pomału odnosicie sukcesy. Ja widzę tutaj bardzo szybko jakieś duże pieniądze. Więc bardzo się cieszę. No dobrze, to tyle. Już, kochani, bo jakieś tu mi SMS-y przychodzą. No dobrze. Więc w pracy będzie fajnie, moi kochani. Nie bójcie się sesji, jeżeli studiujecie, jeżeli bronicie pracę. Wszystko pięknie, że tak powiem, pozaliczacie. Ale musicie się uczyć. Ja wiem, że jest ciężko teraz, że pewne sprawy są bardzo męczące, ale no wytrzymajcie, już jesteście na półmetku. Już widać cel. Już tuż, tuż. No dobrze, to teraz rodzina, sprawy zawodowo-finansowe, miłości, uczucia, sprawy zawodowo-finansowe, co ja mam tutaj, widzicie. A taka trochę jestem podziębiona, bo ten mróz tak złapał, jest tak zimno, moi drodzy, rano musiałam zawieźć córkę na dworzec i po prostu tak zmarzłam, auto nie chciało się tak szybko rozgrzać i już czuję, że mam chrypkę. Mam nadzieję, że się nie rozchoruje.
Dobrze, miłość, uczucia i sprawy rodzinne dla strzelca. Karta patronka. I co to za karta? Z jaką energią? Już patrzymy, moi drodzy. Diabeł. Jakieś współuzależnienie. Toksyczna relacja. Kłamstwa, zdrady. No zaraz zobaczymy, co w kartach wyjdzie. Albo obsesja. Zazdrość ogromna. Współuzależnienie, jeżeli chodzi o jakieś nałogi. Chcesz, strzelcu, wydostać się z tej toksycznej relacji, ale nie możesz. No w jakiś sposób, no, uzależniłeś się też od tego. Dobrze. Zobaczmy, co w styczniu odchodzi sobie do przeszłości, jeżeli chodzi o miłość i uczucia, sprawy rodziny. Mamy tutaj sąd ostateczny. Obecna sytuacja. 10 kielichów. I z jaką energią wchodzicie w miesiąc luty? 4 miecze. No dobrze. Co przemija w lutym? 7 mieczy. Na czym macie się skupić, skoncentrować w lutym? Koło fortuny. I z jaką energią wchodzicie w miesiąc marzec? Rycerz kielichów. Co przemija w marcu? Pustelnik. Na kim, na czym skupiacie swoją energię? 4 denary. I moi drodzy, energia, z jaką wchodzicie w miesiąc kwiecień, arcykapłanka. No dobrze, kilka wersji jak zwykle. Moi drodzy, pierwsza jest taka, że no, jesteście z osobą toksyczną, może mającą problemy z nałogami, osobą zazdrosną, osobą, która być może nie umie utrzymać pracy, często się kłócicie, ale nie możecie się rozstać. No i albo ta osoba podjęła się terapii, bo być może zagroziliście, że koniec będzie, jeżeli nie zacznie się leczyć. Może być tak, że wracacie do tej osoby, bo właśnie poprawiła się, zaczęła tutaj dbać o siebie, prosi o szansę, prosi o wybaczenie, wy wspaniałomyślnie przyjmujecie tą osobę znowuż do kręgów rodzinnych. No jakaś klamka tutaj zapadła, tak? Jakaś ostateczna decyzja, być może. No jest to ten moment, gdzie chcecie spróbować jeszcze raz. Na czym się teraz skupiacie? Na rodzinie. To może być też taka sytuacja, że to do strzelca ktoś tu wraca, ale strzelec dostał tą szansę, tak? I tutaj wraca do domu rodzinnego, jakieś małżeństwa się znowuż tutaj godzą. Dom, rodzina, szczęście, poprawienie relacji, skupianie się na dzieciach, skupianiu się na związku. To jest teraz najważniejsze, tak? Szczęście, miłość, zadbanie o dobre relacje, pokazanie się z jak najlepszej strony. Z energią czwórki mieczy wchodzicie w miesiąc luty, więc przede wszystkim wypoczynek. Z drugiej strony jakiś taki dystans tutaj będzie miał strzelec do kogoś, bądź ktoś do strzelca, więc to, że tutaj wracacie do siebie, to nie znaczy, że od razu będzie och, tak cudownie. Jednak mogą być jakieś granice jeszcze wyznaczane. Jeżeli było jakieś cierpienie, jakaś krzywda, jakaś zdrada, wy wybaczyliście, tak? Jakieś kłamstwa, manipulacje, może hazard, może jakieś nielegalne interesy. No diabeł to są wszystkie takie pokusy z tej szarej strefy, więc tutaj może jakieś też dziwne sytuacje. Chcecie o tym zapomnieć, ale też potrzebujecie czasu, żeby dojść do siebie. To nie jest jeszcze rana, która jest w pełni wygojona. Ona jest zaleczona, może jakiś strupek już jest, ale wystarczy małe gdzieś tam
szarpnięcie, nieuwaga, zaczepienie i znowuż ta rana się otworzy, zacznie krwawić. Więc moi kochani, no jeszcze potrzebujecie czasu, ale tutaj no próbujecie coś naprawić. Jeżeli już wpuściliście tą osobę do swojego życia, no być może unikanie zobowiązań, jakieś kłamstwa, ukrywanie, zatajanie czegoś przed Wami, oszukiwanie już, że tak powiem, minęło. Tutaj być może też niektóre strzelce żyły jakąś nadzieją na same, być może przed rodziną coś ukrywały, udawały, nie wiem, no może się rozeszliście, ale nie było o tym głośno wśród najbliższych, jakby udawaliście, że jest wszystko ok. Mogą być też jakieś schadzki tutaj za plecami partnera bądź partnerki, tuszowane, ukrywane, no to już jest jakby tutaj, zapominamy o tym. Na czym się skupiacie? Koło fortuny. Przede wszystkim odmienić swój los, zacząć współpracować, ale nie pozwolić sobie mieszać w głowie, nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś ciągle Wami sterował, wpływał na Wasze decyzje. Jest to też karta zdecydowania. Że wreszcie muszę podjąć jakąś decyzję, nie obierać stanowiska w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduję. Czyli jak jest dobrze między mną a partnerem, to jest super, cudownie. A jak mi tam wejdzie za skórę, pojawią się jakieś skrzyty, to chcę zrywać, chcę kończyć ten związek i wyzywam go od najgorszych, no, chcę wycofać się z tej relacji. Więc tutaj nie możecie tak po prostu niestabilnie podchodzić do tej sprawy. Albo się decydujecie i dajecie szansę do najbliższej skuchy, albo po prostu nie wchodzicie w to wcale, bo może być też tak, że diabeł to jest manipulator. Jest to osoba, która będzie Wam pokazywać wszystko, co macie zobaczyć, będzie sprawiała, że będziecie się czuć jak najlepiej, a tak naprawdę no to jest tylko teatr, to jest oszustwo jedno wielkie, kłamstwo, bo i tak za plecami robi to, co robi. Więc tutaj zastanówcie się, żeby też nie wplątać się w coś, z czego później ciężko będzie wyjść, nie pozwolić sobie na manipulowanie, sterowanie sobą. No i musicie się wreszcie zdecydować, jak to Wasze życie ma wyglądać, czego Wy od tego życia chcecie, bo w lutym naprawdę przeznaczenie będzie się wypełniać. Tutaj jak sobie pościelicie, tak będziecie spać. Z rycerzem kielichów wchodzicie, kochani, w miesiąc marzec. Rycerz kielichów bardzo przeżywa każdą sytuację, wierzy w dobro, zapowiada szczęśliwe wydarzenia. Ale może być to też sytuacja, że na przykład ktoś obiecał, że nie będzie pić, a tutaj znowuż nam się pojawia okazja do wypicia i już te obietnice, że tak powiem, no, tracą na znaczeniu. Jeżeli ktoś zapewnia o wierności, o uczuciach, stwarza tutaj romantyczne okazje do tego, żeby Wam się przypodobać, może być tak, że strzelec zaczyna znowuż czuć, zaczyna zakochiwać się, zaczynają rozbudzać się pozytywne emocje, które kiedyś być może Was łączyły. Samotność przemija i takie szukanie rozwiązania na tą sytuację też jakby już wiecie, czego chcecie. Dojrzeliście też do pewnych decyzji. Bardzo potrzebujecie bliskości, ale też pamiętacie, że wiele zależy od Was, że możecie polegać tylko na sobie. Niektóre strzelce bardzo mocno bronią dostępu do siebie, boją się, że znowuż ta osoba skrzywdzi, więc tutaj pracowanie nad odbudowaniem zaufania to będzie jeszcze proces trwały, ciągły. Natomiast wydaje mi się, że tutaj już strzelec pomalutku będzie pracował nad budowaniem znowuż trwałego fundamentu dla jego związku. Że jednak mu zależy, że jednak będzie się starał, ale jeszcze z ograniczonym zaufaniem. No i tutaj taka ostrożność, przemyślenia, kierowanie się intuicją, co dalej. Nawet jeżeli już czujecie, że jest dobrze i te uczucia są, jeszcze nie będziecie o nich mówić, tak jakbyście nie chciały chwalić dnia przed zachodem słońca i jakby no, nie otwierdzać w takim przekonaniu osoby, o której tutaj mowa, że no, już może poczuć się tak pewnie i tak już może, że tak powiem, no pozwolić sobie na to, czy na tamto, tak? Więc tutaj musi być taki strzelec po prostu zdyscyplinowany, asertywny, stanowczy w swoich postanowieniach, jeżeli chcecie wrócić do byłego partnera bądź partnerki, który kiedyś zrobił Wam krzywdę zdradą, kłamstwem,
nałogami, swoim takim no, niepohamowanym jakimś charakterem. Inna wersja, kochani, wraca były partner bądź partnerka, bądź chodzi tutaj o jakiś romans z osobą, no, z którą jest to magnetyczne przyciąganie. No, diabeł to jest uczucie, które rani, być może na jakiś zakazany owoc. Jesteście w związku, mieliście romans, pojawiają się znowu pokusy, jakieś telefony i znowuż gdzieś tam Was los na wspólną ścieżkę rzuci. No niektóre strzelce będą się przed tym bronić, będą się zastanawiać, czy to w ogóle na dłuższą metę ma sens. Inne niestety ulegną tutaj wpływowi, bo diabeł jest czarujący, uwodzicielski i on wie, co powiedzieć, wie, jak się zachować. Świetnym kasanowom, jak Was tutaj w sidła złapać. Więc niektóre strzelce wpadną w te sidła. Natomiast zastanówcie się, czy Wam jest to po prostu do szczęścia potrzebne. Czy nie czas pomyśleć o stabilizacji, jakieś takie po prostu, no, chwilowe romanse, przygody. Czy to Was jeszcze cieszy, czy to Was rajcuje, jak to się mówi potocznie. Pomyślę, że nie. A wydaje mi się, że tu niektórzy zdecydowali się na to, żeby już stworzyć fundament pod założenie rodziny, małżeństwo, bo to już być może czas. Te strzelce, które mają rodzinę, spotykają się z kimś na odległość i ten związek jest utrzymywany w tajemnicy. Będziecie się zastanawiać, czy tego nie zakończyć. Jednak postawicie tutaj na te wartości, które są dla Was bardzo ważne. Być może to był romans, tylko przygoda. Chcecie to zakończyć, ale zróbcie to tak, żeby ta osoba wiedziała, żeby nie robiła sobie nadziei, żeby nie traciła czasu na czekanie na Was. W stałych związkach, kochani, no niestety wyjdą jakieś kłamstewka i ktoś ukradkiem gdzieś tam sobie popija, popala, niby miał skończyć z nałogami, z hazardem, ale tutaj właśnie coś jest jeszcze nie tak. Pilnujcie swojego majątku, pilnujcie swojego dobytku w marcu, bo ktoś niestety może wynosić do lombardu, wynosić gdzieś coś, żeby mieć pieniądze na to, żeby zagrać albo się napić. No tutaj widzę, że ktoś, bądź cała rodzina nawet może chodzić na terapię. No jest niby ta współpraca, ale powiem tak, raz lepiej jest, raz gorzej. Musicie się zastanowić, co dalej. Podjąć mądrą decyzję. Jak ma wyglądać Wasza relacja za kilka lat na przykład? I czy Wy chcecie być w takim związku? To są teraz, że tak powiem, priorytetowe przemyślenia. Dużo arkan wielkich, więc te wydarzenia mogą jeszcze przełożyć się na kolejne miesiące. Natomiast bądźcie ostrożne, o wszystkim nie mówcie, obserwujcie. No i jeżeli chodzi tutaj o być może danie komuś szansy, no musicie być cierpliwe. To jest jakiś proces wychodzenia z czegoś. Jeżeli chodzi o długi, o jakieś zobowiązania, sytuacja finansowa się poprawi, więc tutaj się nie martwcie. No, no właśnie, znowuż ktoś ukradkiem tutaj coś niestety. I Wy będziecie podejrzewać, że coś się dzieje za Waszymi plecami. Albo tu chodzi o romans, zdrady, albo właśnie no, nietrzymanie się zasad, jeżeli chodzi o nałogi. Ktoś tam gdzieś po kryjomu robi i tak swoje i oszukuje Was, okłamuje, no obiecuje poprawę. Tutaj nic się, kochani, nie zmieni. I Wy intuicyjnie czujecie, że tak jest. Wy to wiecie, gdzieś z tyłu głowy to wisi. Tylko pytanie, czy Wy chcecie być z tą osobą, bo boicie się samotności, bo być może macie zobowiązania, ta osoba Wam zapewnia jakiś komfort finansowy. Czy tak Wam zależy na tym, żeby rodzina była razem? No macie dzieci, tak? I po prostu no, jesteście w stanie coś poświęcić? Czy po prostu jesteście nieświadome tego? I to się dzieje po prostu, dopóki no, na gorącym uczynku już nie przekonacie się dosłownie, łapiąc za rękę, że dzieje się tak, a nie inaczej. Chociaż Wy przeczuwacie, no Wy tu macie bardzo silną intuicję. I wy potraficie spojrzeć na tą osobę, partnera bądź partnerkę i Wy już wiecie, kiedy on kłamie, kiedy mówi prawdę, że coś jest nie tak. No zweryfikujcie to. Może to zweryfikowanie przyjdzie w marcu, bo tutaj no po powrocie w styczniu będzie taka sielanka, ktoś będzie się dobrze maskował albo po prostu no dobrze grał swoją rolę, manipulował Wami.
mówił to, co macie usłyszeć, a i tak zacznie się powtórka z rozrywki od marca. Więc tutaj niektóre strzelce będą się zastanawiać, czy w ogóle ma to sens, żebyście razem byli. Bo ktoś tu Wam miesza w głowie i po prostu jak na karuzeli. No dobrze. Jeżeli kogoś poznaliście nowego, mówię teraz do singli, uważajcie, jest to toksyczna osoba. Może być to flirciarz, flirciara, ktoś, kto po prostu no, lubi takie przygody. Więc nie obiecujcie sobie zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli widzę, że niektóre tutaj strzelce są po trudnym związku, trudnym jakimś rozstaniu i mogą się zaangażować emocjonalnie. Osoby też bardzo wrażliwe trafią na kogoś, kto umie tymi emocjami manipulować, umie tą Waszą wrażliwość wykorzystać do swoich celów, więc tutaj nie dajcie się, bardzo Was proszę, uważajcie. Zwłaszcza na jakimś wyjeździe w połowie lutego, może to być wyjazd na ferie, jakaś wycieczka, jakiś wyjazd pracy. Tam uważajcie, bo mogą się zadziać rzeczy szalone, możecie trochę stracić głowę. A tutaj też w pracy mogą być jakieś romanse. Później będziecie się zastanawiać, czy utrzymacie tą pracę, czy nie będzie jakichś niemiłych sytuacji. Bądźcie ostrożne, moje kochane strzelce. Nie ryzykujcie, naprawdę, żebyście miały głowę na karku i nie dały się wkręcić w jakąś chryję. Dobrze, to tyle. Zobaczymy, co nam tutaj mówią karty anielskie. Karta anielska dla strzelca na pierwszy raz. Dostrzegaj tylko miłość. O, widzisz? Tak wygląda karta. Nie zwracaj uwagi na pozorne... No, widzicie, to jest właśnie to. Zaraz naprawdę wezmę się chyba i zmienię tą lampkę, bo już mnie to tak irytuje. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku, także w sobie, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite skupienie się na miłości przenikającej wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Tak, jeżeli chcemy tutaj coś ratować i ta osoba zmieniła się i widzicie to, tak? Więc możemy dać szansę, możemy dać tą miłość, ale tutaj przezorny, ubezpieczony. Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić i nie pozwólcie na to, że ktoś przygasi Waszą czujność. Że ktoś Wam i tak zakręci, że tutaj no będzie super wszystko. Bo nie, no nie przy diable. Nie przy diable. Diabeł zawsze musi ugrać coś na danej sytuacji. On coś da, oczywiście, on Cię uszczęśliwi, ale później przyjdzie po zapłatę. I słono może Cię kosztować to ulokowanie tych uczuć, to zaufanie takie, od razu otworzenie się przed tą osobą. Więc ja rozumiem uczucia, wszystko, danie szansy, ale no nie od razu całego siebie. I bardzo się cieszę, że jest ta czwórka denarów. Czwórka denarów mówi o tym, że jesteście troszeczkę zdystansowani, że nie od razu oczekujecie wielkiego love. Sami też jesteście trochę zamknięci na to wszystko i po prostu nie śpieszycie się ze wszystkim. Chcecie po prostu no, zobaczyć najpierw zmiany. Chcecie przekonać się na własnej skórze, czy warto było zaufać. I dopóki no, nie doświadczycie tego, nie przekonacie się sami, że już wiecie, że warto było, no tutaj musicie być czujni, ostrożni i troszeczkę nieufni, bo no być może tutaj jakieś wyzwanie przechodzicie z kimś, kto jest sprytny i kto bardzo dobrze Was zna, Wasze słabości, Wasze pragnienia i umie to wykorzystać przeciwko Wam. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego pierwszego kwartału. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.